Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałabym Wam powiedzieć dzisiaj o tym, jak Polska. Polski rząd podsumował wydatki na uchodźców i sprawdzimy, czy tak, czy faktycznie to się tak jakoś zgadza, znaczy ja tam nie będę liczyć, no bo nie za bardzo mogę wyliczyć, ile mógłby kosztować taki transport, no znaczy, no można wyliczyć, ale nie wiem, ile osób się przemieszczało w tym czasie i tak dalej, więc generalnie rząd podliczył, ile nas to kosztuje i zaproponował Unii Europejskiej, że może sypną groszem. Unia Europejska kombinuje, jakby tego nie zrobić, także jeśli jesteście ciekawi, cóż za cyrki się znowu odstawiają, to ja serdecznie zapraszam. Z TVP info bo on będzie taki akurat w tym temacie, wydaje mi się jako źródło spoko, bo pewnie mają informacje prosto od samego rządu. Stały przedstawiciel Polski przy Unii Europejskiej, Andrzej Sadoś, przekazał Komisji Europejskiej, Radzie Europejskiej i ambasadorom państw członkowskich przy Unii Europejskiej informacje o wstępnych szacunkowych i częściowych kosztach, jakie ponosi Polska w związku z pomocą uchodźcom z Ukrainy. Z nieoficjalnych informacji wynika, że to ponad 2 miliony. Nie, <grym> z nieoficjalnych informacji wynika, że to ponad 2 miliardy euro do końca roku, nie licząc edukacji ani opieki medycznej. Wstępnie szacunki zostały przekazane w piątek i w weekend Komisja Europejska, Radzie Europejskiej i przedstawicielom państw Unii Europejskiej. Zawierają orientacyjne wyliczenia potrzeb wynikających z masowego napływu uchodźców z Ukrainy do Polski, nie tylko bezpośrednio, ale także przez inne kraje. Członkowskie i nieczłonkowskie. Polska zamierza w najbliższych dniach regularnie przekazywać państwom Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej zaktualizowane dane. Jak nieoficjalnie informują polscy dyplomaci, koszty obecnego kryzysu uchodźczego będą sięgały wielu miliardów euro. Tak, uważam, że ten transport, te darmowe przejazdy, pociągi i tak dalej to jest bardzo droga rzecz. Jednak, z drugiej strony, jest też bardzo potrzebna, żeby ona była darmowa. Wiem, 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 teraz będziecie krzyczeć na mnie. Jednak myślę, że jak już ktoś musi się przemieścić z miasta do miasta i tak dalej, no to niech wsiada i jedzie. Ewentualnie niech wsiada i jedzie za granicę. Tym bardziej, że wiecie. Ekspresji, boże, Intercity ceny podniosło już dawno. Mimo tego, że dostają dotacje z naszych podatków, to ceny nam windują tak, że nie opłaca się już po prostu jeździć pociągami. Jak ktoś ma samochód, serio lepiej pojechać pociągiem, boże, samochodem, niż jechać pociągiem. Jeszcze na początku, tak 4 lata temu, faktycznie nam się opłacało jeździć pociągiem do rodziny. Jak jechałam do siostry, to zawsze pociągiem. Teraz to już nie dość, że zlikwidowali mi pociąg, czyli mniej, mniej... Mniej po pociągów kursuje, to bilety są dużo dużo droższe. Jeszcze InterCity zrobiło taki myg, że jak pociąg nie jedzie, z ich winy, bo u nich się coś zepsuło, a kupisz bilet przez internet, to możesz złożyć reklamację i oddadzą ci tylko część pieniędzy, mimo tego, że to jest z ich winy. Jak kupisz bilet w kasie, no to dostaniesz 100% zwrotu, nie? I takie oszukaństwo. No i gdzie te pieniądze są? No mi zlikwidowali pociąg bezpośrednio do mojej siostry, który miałam, więc wiecie, muszę jeździć tymi przesiadkami. Człowiekowi się już nie chce, więc tak za bardzo już nie korzystam z usług pociągów. W ogóle już po prostu nie jeżdżę, bo już mi się nie chce. Jak miałam bezpośredni z Warszawy i u siostry, prawie że pod domem, no to luz, no, wsiadam, jadę, poczytam książkę, wysiądę i jestem. A teraz się tachać z tymi tobołami. No, więc ja już nie rekomenduję Intercity. Ale uwaga, wstępne szacunkowe koszty, o których poinformowała Polska, jak wynika z nieoficjalnych ustaleń, to zakwaterowanie i podstawowe potrzeby uchodźców 1 miliard 600 milionów euro oraz działania preintegracyjne prawie 200 milionów euro. Z kolei koszt transportu uchodźców do Polski i przez nią oraz pomocy humanitarnej dla Ukrainy szacuje się wstępnie na prawie 300 milionów euro. Koszty zakupu sprzętu oszacowano na około 80 milionów euro. I o ile mogę się zgodzić na sprzęt, o ile mogę się zgodzić jeszcze na przejazdy, bo to jest bardzo, bardzo droga rzecz. O tyle mam takie troszkę wrażenie, że oni chyba podliczają jeszcze te pieniądze, które. Może oddadzą zwykłym Polakom, którzy kupują wszystko i robią kanapki i, i tak dalej na dworce wschodniej, firmom prywatnym, które mają swoje cateringi i dzielą się jedzeniem, albo właśnie robią kanapki specjalnie dla uchodźców na, na dworce i w inne miejsca? Ja wiem, że, że jest pomoc rządowa, jeśli chodzi o różne artykuły, no ale kurde nie oszukujmy się, ludzie robią pst, pst, taką robotę. Więc gdyby nie ludzie, to by wydali albo jeszcze więcej, i ja odnoszę trochę wrażenie, że, te, że te, te kwoty są dość zawyżone. Ale oczywiście, no jeśli mieliby nam to oddać, to chyba dobrze, nie? Jednak uważam, że są trochę zawyżone te, te ceny. Sadoś podkreślił w dokumentach przekazanych Komisji Europejskiej, Radzie Europejskiej i ambasadorom, że sytuacja jest dynamiczna i cały czas Polska ją analizuje. Warszawa pracuje nad bardziej konkretnymi i szczegółowymi wyliczeniami dotyczącymi różnych potrzeb. Panie, kochany, jak wy nie znajdziecie tym ludziom miejsc do spania, miejsc do przeżycia do czasu wojny, nie wiem, umowa na 6 miesięcy nie wiem, ile taka wojna może trwać już nie chcę. Y Czarno wróżyć, to ja Wam powiem, że kryzys to dopiero nadejdzie. Jak ludzie już w końcu przestaną chcieć, albo przestaną już móc po prostu utrzymywać uchodźców u siebie w domu, albo dawać im noslek, po prostu powiedzą, że tak, no, dwa miesiące to dużo, czy miesiąc to dużo, no i dziękuję, no już musisz sobie poradzić sam. Bo tak też może być i tutaj też nikogo nie możemy win winić za to, tak? I tak dużo pomógł, ale co polski rząd sobie zrobi? Oni wyjdą na ulicę z tych mieszkań prywatnych i co dalej? Sadaś podkreśla... Aha. Polska już wcześniej pod podnosiła, że zaspokojenie potrzeb wynikających z kryzysu wymaga dobrej koordynacji dyrekcji generalnych Komisji Europejskiej i stałych konsultacji z państwami członkowskimi, apelowała o to... W Brukseli. Polski dyplomata, po kolejny podkreślił potrzebę szybkiego i zatwierdzenia. Potrzebę szybkiego zatwierdzenia polskiego krajowego planu odbudowy, który będzie służył także uciekającym przed wojną. we wtorek przedstawiciele Komisji Europejskiej będą w Warszawie, aby omówić dostępne wsparcie. Ja chciałam wam tutaj powiedzieć. O, a Komisja Europejska NATO, słuchajcie. Nie, że NATO. NATO, tylko że na NATO. Um, uwaga. Teraz tak, trzymajmy się krzeseł. Wszyscy bo spadniecie. Z dotyczących informacji wynika, że Komisja Europejska nie przekazała żadnych nowych unijnych funduszy krajom, które przyjmują uchodźców z Ukrainy. Uwaga dalej. Komisja Europejska proponuje krajom członkowskim między innymi przesunięcia w ramach funduszy, które otrzymały z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Proszę sobie przesunąć budżet z tamtych lat i zaspokoić swoje wewnętrzne potrzeby. W Brukseli coraz silniej wybrzmiewają jednak głosy części dyplomatów państw Unii Europejskiej, że skala kryzysu związanego z napływem uchodźców z Ukrainy jest tak ogromna, że Unia Europejska musi przygotować nowe instrumenty finansowe, by na niego odpowiedzieć. I wiecie. Ja to wiedziałam trochę, że tak będzie, że. Raczej groszem nikt nie sypnie, cierpliwością nikt nie sypnie, pomocą za bardzo też nikt nie sypnie. Pomaga się tyle, na ile ładnie można to opisać w gazecie. I? Po drugie, polityka polskiego rządu do Unii Europejskiej przez ostatni czas była bardzo. No, w tej sytuacji troszkę niekomfortowo to wygląda. Nie za dobrze. Z tego tytułu, że Zawsze było, że Unia Europejska jest zła, że to czwarta rzesza niemiecka, że to Niemcy rządzą, że w ogóle napluć na nich yy, i, i tak dalej. No zresztą wiecie, jak to wyglądało, tak? Praworządność nam chcą rozwalić. Yy, pan yy, Ziobro w dwóch osobach też ostatnio swoje wywody dawał. Powiem Wam szczerze, że nawet nie wiem, co on wszystko na to, bo ja aż sprawdzę, bo. Bo się nic nie udziela, nic o nim nie ma. Ziobro uchodźcy z Ukra Ukrainy. Aha, Ziobro 1 marca powiedział, że będzie bronił Ukraińców przed tymi ludźmi, którzy na nich żerują. Aha, pseudo-taksówkarze 8 marca. Ziobro się za nich weźmie. Ziobro po was wszystkich przyjdzie. O, wyborcza coś napisała 6 marca, poczekajcie. Wojciech Czuchnowski, dziennikarz, napisał Funkcjonariusze ABW odwiedzają ośrodki, które przyjęły uciekinierów z Ukrainy, domagając się wykazu nazwisk. Jak mówią, będą ich przesłuchiwać jako świadków w związku ze śledztwem w sprawie rosyjskich zbrodni wojennych. Śledztwo to zostało wszczęte w ubiegłym tygodniu z inicjatywy Zbigniewa Ziobry, który chce postawić sprawców przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze. Znaczy tak, myślę, że kobiety z dziećmi uciekające przed wojną, Śpią jeden na drugim, no wiecie jak to wygląda, przecież doskonale znacie wszystkie wszystkie zdjęcia z internetu, śledzicie to pewnie tak samo jak ja. I jeszcze im Ziobro zafunduje przesłuchanie na pryczach. Dobra, ale co, co, co Zbigniew Ziobro mówi na, na temat? Minister Ziobro ujawnił, już docierają do niego informacje o osobach, które próbują naciągać uchodźców z Ukrainy, m.in. oferując przewóz z granicy za... Nieobotyczne kwoty pieniędzy, a także w inny sposób żarować na ludzkiej krzywdzie. To jest prawda to, czy tam e, ludzie wpłacają w Polsce pieniądze, tam 1000 złotych za przejazd, bo ktoś mówi, że tak, tak, pojadę gdzieś tam do jakiejś miejscowości w Ukrainie, na Ukrainie i odbiorę ludzi, przywiozę tutaj, to będzie kosztowało na przykład 2000 zł, 1000 złotych płatne z góry, drugie tysiąc po powrocie. Bierze ten tysiąc i znika ciul. Tylko że większość tych durni to tak kradną te pieniądze. No, to jest taka zwykła kradzież. Daje swoje dane do przelewu i myśli, że co, zniknie? Nie znajdą go? Tu szef resortu sprawiedliwości stwierdził, że są to osoby bez serca. Społeczna szkodliwość takich zachowań uzasadnia bardzo trwałe działanie polskiego państwa, podkreślił. Pewnie jeszcze będzie zależało od tego, w jak perfidny sposób i, i, i jak to zrobione. Bo wiecie, większość tych transportów będzie się tłumaczyło, że nie mają obowiązku pomagania za darmo i zwrot kosztów za paliwo sobie na przykład życzą, nie? No bo nieraz, jest, nieraz było tak, że ludzie wsiadali, bo ci mówili, że za, za darmo, za darmo. Wieźli ich i w środku lasu mówili wyskakiwać z hajsu. No i dobra, no i wracając do tego, że Unia Europejska zaczyna się migać i zaczyna uciekać od tego, żeby dać nam pieniądze i każe nam przesuwać w ramach funduszu, który już żeśmy otrzymali na lata 2014-2020, żebyśmy sobie z tego wzięli. To z jednej strony wczoraj mówiłam o tym, że. Andrzej Duda będzie jechał i mówił, że NATO powinno wkroczyć z misją pokojową. To może już powinniśmy zostawić te pieniądze w tej Unii, bo jak przez nasz rząd to my będziemy z Polski uciekać, to żeby nam nikt nie wypomniał i powiemy, że my już zapłaciliśmy za swoje utrzymanie. Bo nie wiem, uważam, że środki, fundusze Unii Europejskiej powinno się o nich myśleć już 24 lutego. Już rano powinni zasiąść. Stwierdzić, ile będzie nowo przybyłych, mniej więcej oszacować, jak to będzie wyglądało, że ustalić, że w takim razie Polska ich bierze, ale kraje Unii Europejskiej dają pełne wsparcie finansowe, logistyczne, humanitarne. A to pra, pra, powiem, wam, że o nim, znaczy, z jednej strony nie, nie, nie czuję się jakaś zaskoczona, nie? ale z drugiej strony uważam, że powinniśmy im wydrzeć z gardła te pieniądze. Po, po, powinni nam pomóc. Bo równie dobrze my możemy powiedzieć im, słuchajcie, tam na Zachodzie lepsze życie. Tylko wiecie, większość tych ludzi przybywa do Polski dlatego, że jest blisko i szybciej mogą wrócić z powrotem do swojego kraju. Większość z nich, oni wcale nie mają zamiaru tutaj mieszkać i pracować w dużo gorszych zawodach niż na Ukrainie, no bo jest wielu bardzo wykształconych ludzi, ze względu na to, że nie znają języka polskiego, po prostu biorą robotę, jaka jest. Może być nauczyciel znający, wiecie, matematykę. Tak. No, a jak nie dostanie się do szkoły, gdzie będzie nauczało dzieci ukraińskie, no to do nauki dzieci polskich bez języka polskiego się nie nadaje, więc idzie do takich mniej prestiżowych branż, że tak to ładnie nazwę. I kto by tak chciał? No, chcą wrócić. Pracować w swoich zawodach, za, odbudować swój kraj. I, I przez ten czas Unia Europejska, skoro tak bardzo wtrąca się w politykę e, rosyjsko-ukraińską i tą wojnę rosyjsko-ukraińską, Unia Europejska, Stany Zjednoczone, tak, no wszyscy wyrażają sprzeciw temu, co się dzieje, bardzo głośno. Uważam, że w takim razie bardzo jedno, jednogłośnie powinni stwierdzić, że tak, tym ludziom trzeba w Polsce pomóc. Wiesz, my nie chcemy tego dla siebie. My chcemy to po to, żebyśmy nie umarli też z głodu, bo my się podzielimy. Tylko, że później Polska będzie zrujnowana. No, także kochani, dajcie znać, co myślicie o tym w komentarzu. Czy Andrzej Duda powinien zajmować się teraz właśnie informowaniem o misji pokojowej NATO, czy powinien zająć się pieniędzmi z Unii Europejskiej na to, żebyśmy mogli sobie przyjąć tych uchodźców i żeby nas było na to stać. Na to, na to, na to. Czekam na Wasze komentarze, a ja Was buziam. And she's a daddy's daughter.